Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Neil Young, największa gnida komunistyczna ostatnich czasów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Neil Young, no to jest muzyk. Znacie na pewno jego piosenki. On jedna z najbardziej takich znanych protest songów. No to było właśnie to. Ohio to jest Ohio State University. No tam były niezłe zamieszki, to tam w Ohio, ten w stanowym uniwersytecie, no to był kolebka komunizmu, można powiedzieć. No oni walczyli przeciwko wojnie w Wietnamie, ci wszyscy długowłosi hipisi. No to dlaczego mieli długie włosy? No dlatego mieli długie włosy, no bo krótkie włosy były w wojsku strzygli, to oni nie chcieli się strzyć, no i pokazywali, że oni są z Wietkongiem, że oni są z komunistami. Trzeba pamiętać, że północny Wietnam napadł na Saigon, na południowy Wietnam, no i tam połowa Wietnamczyków była przeciwko komunizmowi, tak jak w Polsce. W Polsce powiedzmy połowa czy 3/4 było przeciwko komunizmowi, ludzie przywiezieni na furmankach i czołgach do Lublina w 1944 roku, 22 lipca zrobili ten, co to było tam, PKWN, Wyzwolenia Narodowego, Państwowa Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, no to tak samo właśnie było z Wietnamczykami. No ale komuniści amerykańscy, między innymi Neil Young, miał rozkaz, żeby walczyć z Ameryką. No śpiewał też inną piosenkę, którą przypuszczalnie też znacie. Także to jest no chwileczkę. Tutaj jest. To jest Heart of Gold. No to też. Ładnie na harmonice gra. No ładnie też śpiewa, no ale milionerem teraz jest. Milionerem teraz jest, no i on ma swoją muzykę na tym tak zwanym strumieniowaniu, na streaming Spotify, no i na tym Spotify jest również Joe Rogan. Joe Rogan, no to człowiek, który zrobił karierę w sumie na tych podcastach, czyli na tych wszystkich gadanych audycjach. On dostał kontrakt 100 milionów dolarów. Interesujący człowiek. On brał udział, kiedyś to był, no nie wiem, nie reporterem, ale w każdym razie prowadził sprawozdania z tych walk w klatkach. No to ktoś może powiedzieć, że dzika bitwa, no ale niektórzy mężczyźni uznają takie walki. No to w sumie faceci mają testosteron, boks, zapasy, te walki, napięci i tak dalej. No to jest naturalne, od 10 tysięcy lat to było. No na razie to jest likwidowane, te nowe pokolenia, młode pokolenia to są faszerowane środkami uspokajającymi. No i wszyscy ci, którzy tam czytają poezję, którzy zachwycają się tam architekturą, muzyką i sztukami, no to oni akurat są flegmatyczni i nie widzą tego. No ale ludzie, którzy z reguły są policjantami, strażakami wojskowymi i tak dalej, no to są z tej drugiej strony aktywnej. Także on był takim sprawozdawcą. No i ciekawie prowadzi te Joe Rogan Experience, czyli doświadczenie Joe Rogana. No i Neil Young przyszedł i powiedział, że albo Rogan, albo ja. Dlaczego on tak powiedział? No powiedział dlatego, że Joe Rogan
zaprosił lekarza, który tłumaczył. No i trzeba pamiętać, że większość ludzi, normalni ludzie, nie są przeciwko szczepieniu całkowitemu, tylko przeciwko szczepieniu wszystkich wszędzie i zawsze. To jest ten problem, gdzie lewactwo nie rozumie. Tak, prawica, konserwatyści widzą to wszystko jako przymus, tak? No bo jest różnica, czy ktoś ma grupę krwi A minus, A plus, zerówkę B, czy inaczej jest różnica, czy ma raka, czy nie ma raka, czy jest gruby, czy nie jest gruby, czy ma ciśnienie, czy nie ma ciśnienie, czy ma 20 lat, czy ma 90 lat i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko każdy normalny to rozumie i trzeba by było jakoś to posegregować, pomieszać. No te szczepienie nieustannie, no to też każdy normalny rozumie, że prędzej czy później, jak wszyscy się uodpornią za bardzo, to będzie tak jak z antybiotykami. Antybiotyki, niektóre dzieci, które są nieustannie szprycowane antybiotykami i nigdy nie cierpią trochę i te bakterie nie są nie działają trochę, no to wszystko jakaś jest zmiana i w pewnym momencie te bakterie, jest jaka ewolucja, zmiana, że już nic na nie nie działa. No i Joe Rogan zaprasza tych najróżniejszych lekarzy, specjalistów. No i to jest demokracja, tak? To jest demokracja. Demokracja służy temu, żeby każdy mógł wypowiedzieć swoje słowa. A komunista Neil Young po prostu mówi, że tak, jest wolność słowa, ale tylko mojego, twojego słowa to nikt nie będzie bronił, bo nie masz racji. No i weź rozmawiaj z komunistą, tak? On w latach 60. krzyczał, że jest system autorytarny, że nie mają prawa do wypowiadania swojego zdania. Weźli, zrobili marsz przez instytucje, no i mamy to, co mamy. Teraz w Kanadzie są potężne protesty, szczególnie z kierowcami ciężarówek. Oni szału dostają, szczególnie, że 80 czy 90% tych kierowców jest zaszczepiona. To jest ta paranoja, że oni są zaszczepieni, no ale cała ta biurokracja spowodowała to, że oni muszą mieć badania co 72 godziny. Nie mogą przejeżdżać z jednego co tam jest, terytorium. Oni nie mają stanów, no ale w każdym razie z jednego terytorium na drugie terytorium kanadyjskie, no to też jest to wszystko pilnowane. Mają bólu głowy od groma, no i się po prostu wściekają. Ludzie też normalnie się wściekają. Tam było chyba z minus 6-7 stopni Celsjusza. Ludzie wyszli na ulicę, no bo tam jest godzina policyjna. W Kanadzie była godzina policyjna po 9 wieczorem, to tam ścigali tych ludzi, także wszyscy się buntują. No i ten Neil Young powiedział, że po prostu w tym Spotify nie chce, żeby była jego muzyka. No i Spotify w środę właśnie powiedział, że cała ta muzyka będzie usunięta. Muzyka faktycznie należy. No to drukowali, czy tam Warner, wszystkie prawa należą do Warnera i oni powiedzieli, żeby Spotify usunął to wszystko ze swoich zbiorów i tak dalej, i tak dalej. Warner powiedział, że szanuje wszystkich tak odbiorców i tak dalej, no i że to trzeba wszystko wybalansować, bezpieczeństwo zdrowotne, no i przekaz jakiś tak artystyczny i tak dalej. To jest same głupoty. No Spotify też jest taka prawda, że oni usunęli w ramach cenzury około 200 tysięcy najróżniejszych audycji, publikacji i tak dalej na temat COVID-u. Także, że cenzura jest na wszystkie strony. No i teraz co się stało? No ale jest też taka sprawa, że Sirius XM, czyli tam Extraterrestrial, no to
z 10-15 lat temu powstało radio, które niby nadaje z satelity, no bo w Ameryce bardzo popularne są fale średnie, no to one nadają tam do 50 kW, no to nie są to duże stacje radiowe, no ale w porównaniu do FM czy tych UKF-u, jak to tam w Polsce mówili, no to można słyszeć, co to w nocy, no to przechodzi te średnie, to przechodzą tam 300, 400, 500 mil, czyli 600, 700 kilometrów, no jakość jest słaba, dlatego ten UKF fale ultrakrótkie, czyli FM, doszło do popularności w latach tam 60-tych, 70-tych, no ale zasięg jest dużo mniejszy. Te wszystkie anteny, no to są w promieniu tam 20-30 kilometrów. No i właśnie powstał ten Sirius XM. No to jest płatny serwis, to kosztuje mniej więcej $10 na miesiąc, no ale tam jest tych kanałów od groma i ciut. No każdy tam słucha jednego kanału, no ale te 10 dolarów, no to są dziesiątki milionów. No i właśnie Neil Young właśnie tam przechodzi. No i wygląda na to, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I będzie na tym Sirius. On już miał w grudniu taki pilot był, wzięli jego program na jakiś czas, a teraz wezmą go na cały. Także zdrajca wykorzystał to, że jest wściekłym proszczepionkowcem. No i cała ta ekonomia w sumie to się zmieniła, bo on straci 60% z tego strumieniowania, bo do tej pory ten Spotify płacił mu tam 60% za to wszystko, co ludzie płacili, żeby posłuchać, no to Spotify zabierał 40%, a on dostawał 60%. No i to się troszeczkę zmieni. Następna jego muzyka, którą przypuszczalnie będziecie mogli posłuchać, no to jest to. O, znowu te reklamy się włączają, no ale tu zaraz wyłączę. No poszukajcie go, Neil Young, Harvest Moon na przykład. No, takie spokojne, taneczne, można powiedzieć. No miło jest posłuchać, tak? Miło jest posłuchać, ale niemiłe jest to, że po prostu komuniści, no to są jak kali. Kali ukraść krowę to dobrze, kalemu ukraść krowę to niedobrze. Dużo jest wariatów po prostu jednopartyjnych komunistów, jak on tam opublikował, bo on też współpracuje z Apple Music, jest inna platforma strumieniowa, taka Tidal, no to też byli zadowoleni, że do nich przyszedł, no ale ludzie krzyczą, część komunistów krzyczy skasować Spotify, zlikwidować Spotify, zniszczyć Spotify, i tak dalej. Nie ma dialogu. Ostatnie 60 lat wychowania Amerykanów w komunizmie po prostu nie ma dialogu. Jest tylko to, co partia mówi, albo spadaj. No to problem jest taki, że jeżeli tak się dzieje i jest wychowane wystarczająco dużo ludzi, no to później oni są w stanie skłonni wrzucać przeciwników światopoglądowych, politycznych do pieca. Po prostu są w stanie wysyłać na do góry. No i to ludzie, jak ja to mówię, to niektórzy się śmieją, że ja przesadzam, no ale to tak się powoli zaczyna, tak jest żaba powoli gotowana. Rand Paul
republikanin Rand Paul, no to on właśnie się śmiał, bo on zrobił taki pastisz, to on śpiewał bye bye, hey hey, Neil Young is gone today, it's better to boycott than to just obey, no bo Neil Young właśnie to tak śpiewał, że to ta wolność jest, że żeby nie było cenzury, no a teraz Neil Young jest tym pierwszym, który nie potrafi utrzymać dialogu, no bo boi się informacji, no boi się prawdy, boi się ludzi, którzy mają inne zdanie, no i chce zniszczyć. No i ciekawe jest to, że on nie jest jedynym, który na tym Spotify zareagował. Paru innych tam muzyków, 70 parę lat, to ma tak mózgi zlasowane, że nie są w stanie posłuchać, co druga strona ma do powiedzenia. Ten rów pomiędzy lewactwem a konserwatyzmem jest tak nieprawdopodobnie głęboki, że aż straszny. Ci ludzie są w stanie zamykać innych do więzienia, kasować im pracę, życie, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale czego się spodziewać? No komunizm jest jednopartyjny. Komunizm jest z założenia jednopartyjny. Tam w komunizmie nie ma demokracji. Partia Demokratyczna Amerykańska, dzisiejsza Partia Amerykańska Demokratyczna, to nie jest demokracja. Oni nie mają pojęcia o demokracji. To jest po prostu jednopartyjny socjalizm i tam nie ma miejsca na współpracę. No zobaczymy, co się w Kanadzie stanie z Trudeau. Trudeau, no to też cwaniaczek w różowych skarpetkach, schował się do bunkra teraz. Jeżeli on nie miałby swojego ojca Trudeau, który tam pływał w tych łodziach podwodnych, przyrodniczych, no to Trudeau by uczył w szkole jakiejś tam muzycznej głupot, a nie byłby premierem Kanady. No Kanada zaczyna też się budzić. Kanada, dzisiejsza Kanada to nie jest ta Kanada pachnąca żywicą. Ameryka też nie jest Ameryką. No komuniści ukradli Kanadę, komuniści ukradli Amerykę. W Kanadzie chyba jeszcze bardziej ukradli. No ale teraz 2022 się zmieni w Ameryce. W Kanadzie mam nadzieję, że też się dużo pozmienia w najbliższym czasie. To wszystko musi tąpnąć. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Teraz chyba będą prawa autorskie za tą muzykę zareagują. Zdrowia dla normalnych. Przekaż dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No dziękuję, że wierzycie w to wszystko. Dziękuję, że macie taki światopogląd. Gdziekolwiek jesteście na świecie, gdziekolwiek was historia Polski nie rzuciła, czy nawet jesteście w Polsce, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, bo to, co komuniści robią, to oni chcą mieć władzę. Cała ta panika 19, to wszystko to jest po prostu dla władzy. To jest jakieś, ja nie wiem, zaćmienie logiki. Oni po prostu nie zwracają uwagi, że są inni ludzie, że inni ludzie mogą mieć inny punkt widzenia, że inni ludzie chcą podjąć ryzyko, że inni ludzie mówią, że statystyka nie zawsze jest przeciwko nim. Komuniści potrzebują rządzić i to jest najgorsze. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No teraz w listopadzie idźcie, zmieńcie swoją przynależność partyjną na republikanów, albo zmieńcie przynależność na niezależnych. I jeżeli głosowaliście na komunistów, to siedźcie w domu, pijcie kawę, nie głosujcie. Albo idźcie głosować na normalnych. Rozwalacie Amerykę. Rozwalacie Amerykę, rozwalacie siebie. Widzicie, co się dzieje w budżetówce. Budżetówka dostaje szału. No, jeżeli pracujecie w szkołach, czy pracujecie w tej
w jakimkolwiek miejscu w mieście, czy w urzędach stanowych, które płacą wam z podatków amerykańskich, no to zawsze będziecie głosowali na lewicę, no bo lewica no to rząd, tak, a rząd to wasza pensja. No ale jeżeli nie jesteście w budżetówce, no to głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.